Witam wszystkich serdecznie w Nowym Jorku, pozdrawiam. Za chwilę rozpocznie się pokaz mody wiosennej kolekcji 2012 Ewy Minge. Zapraszam Was za kulisy, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądają przygotowania. Witamy w Nowym Jorku. Wspaniały show, gratulacje. Kim jest Ewa Minge tego sezonu? Myślę, że Ewa Minge zawsze pozostaje Ewą Minge. Niczego nie szukam, niczego nie gonię. Zawsze staram się tworzyć dla kobiet. Teraz zaczęłam tworzyć również dla mężczyzn, ale chcę, żeby moje rzeczy były świeże, seksowne, bardzo kobiece i żeby każda kobieta odnalazła swój styl. Pokazałam kobietę od bielizny poprzez trójkąpielowy na takich rzeczach spa. Później weekend był, później było pret-a-porter, a na koniec było pret-a-porter deluxe. I myślę, że to jest jakby cała gama. Bałam się, że w połowie może sala wyjść. Uprzedzano mnie, jak byłam pierwszym i drugim razem i dałam się na to namówić, że nie wolno mi pokazać tak dużej kolekcji, że powinnam pokazać 20 sylwetek, bo w Nowym Jorku po 25 się wychodzi. Sala była pełna, nikt nie wyszedł. Myślę, że jakieś brawa, które się pojawiły, były też ogromnym zaskoczeniem kilkakrotne. Jestem szczęśliwa. Gratulacje. Mi się również bardzo podobało. Mówiąc o trendach, które pani tu wymieniła, trendy przychodzą, odchodzą, często się pojawiają. Jednak klasyka zostaje przy nas zawsze, bo dobrze skrojona sukienka czy suknia nigdy nas nie opuści aż do śmierci. I rzeczywiście widziałam mnóstwo klasyki w pani kolekcji. Gratulacje. Ja myślę, że klasyka jest niezwykle trudna i po klasykę rzadko projektanci sięgają z tego względu, że klasyka wymaga idealnej konstrukcji. Ta idealna konstrukcja jest sztuką mistrzów. Ja 20 lat pracuję w modzie i moje cztery najlepsze, najbliższe mojemu sercu ręce, moje techniczki odzieżowe są w stanie skonstruować rzeczy, które ja wymyślę. Myślę, że to jest dużą sztuką, dlatego tak wielu projektantów sięga po modę, która jest dekonstrukcją, a nie konstrukcją, bo naprawdę jest bardzo łatwo założyć kawałek materiału, drapować, spiąć szpilką, położyć tasiemkę. Jestem w stanie w ciągu, założyłam się, 15 minut wyczarować 15 kreacji, mając kawałek tkaniny i nożyczki i kilka tasiemek. Natomiast klasyka wymaga perfekcji. I co to znaczy dla pani kobieta dobrze ubrana? Kobieta dobrze ubrana to jest taka kobieta, która staje przed lustrem, się do siebie uśmiecha, widząc swoje odbicie. Wychodząc na ulicę widzi, jak przyjemnie się do niej uśmiechają ludzie i nikt się za nią nie ogląda. To znaczy zostaje po niej powiew ekskluzywnego, przyjemnego zapachu. Pewna aura, natomiast nie ma zdziwienia, nie ma szoku i nie ma gwizdu na ulicy. To jest taka kobieta, która do tego stopnia dobrze wygląda, że onieśmiela swoim wyglądem i nie pozwala na to, żeby były dziwne uwagi na jej temat. Dobrze powiedziane, chyba nic nie zostaje więcej do dodania. Dziękuję bardzo, życzę dalszych sukcesów, podbicia wielu serc w świecie mody. I gdzie możemy kupować pani kreację?
No, moje kreacje będzie można kupić za chwilę, myślę, w Nowym Jorku. Pracujemy nad tym bardzo mocno. Nie chcemy zbyt szybko i zbyt tanio sprzedać swojej skóry. Nie chcemy być byle gdzie. Moglibyśmy tutaj już być w wielu miejscach. Natomiast przygotowujemy się do bardzo poważnego kroku, do bardzo poważnej ekspansji, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I musi to być logistycznie bardzo dobrze ułożone. Myślę, że mamy dobrą markę, podoba się. Są bajerzy, którzy chcą ją kupować. Myślę, że będziemy mieli odwagę, żeby nią handlować sami. Mam nadzieję, że w krótkim czasie pojawią się pierwsze sklepy firmowe Eva Minge. Ja również mam taką nadzieję, życzę tego Pani z całego serca. Wspaniały jeszcze raz pokaz i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.